Po raz pierwszy Szpital Wojewódzki imienia Jana Pawła II w Bełchatowie zorganizował specjalistyczne szkolenie dla lekarzy z innych podmiotów leczniczych. Szkolenie poprowadził jeden z najlepszych specjalistów w dziedzinie urologii, doktor nauk medycznych Mateusz Jobczyk, zastępca ordynatora oddziału urologii ogólnej, onkologicznej i laparoskopowej. Dzięki uprzejmości dyrekcji szpitala mieliśmy okazję wejść na salę operacyjną i zobaczyć, jak przebiega takie szkolenie. Byli Państwo świadkiem przeszczepienia moczowodu u kobiety laparoskopowo, w dostępie laparoskopowym. Jest to zabieg, który jest wykonywany w przypadku uszkodzeń moczowodu, w przypadku zwężeń, kiedy pacjent nie może funkcjonować bez takiego cewniczka w środku moczowodu i wtedy jego mocz nie może spływać do pęcherza moczowego z nerek. I taki zabieg pozwala na to, żeby tego cewniczka zewnętrznego bądź wewnętrznego nie nosić i żeby ten mocz swobodnie spływał jakby w innym miejscu pęcherza, ale żeby była ta drożność zachowana. Mówimy o pewnej innowacji. Domyślam się, że takie zabiegi są tu wykonywane od pewnego czasu, tak? Tak. W ostatnim czasie zdecydowanie zwiększyliśmy wykonywanie zabiegów laparoskopowych, a także przypomnę robotycznych, bo warto przy tej okazji też to podkreślić, że szpital w Bełchatowie jako jedyny szpital publiczny w tamtym roku spełnił wymogi odnośnie wykonywania prostatektomii robotycznych. Wykonaliśmy najwięcej zabiegów w województwie, bo to jest 100, a w ostatnim czasie też bardzo dużo wykonujemy zabiegów laparoskopowych, czy to nefrektomii, czy usunięcia guzów nerek, czy właśnie takich z zakresu urologii czynnościowej, czyli przeszczepień moczowodów na przykład. Tak? Czyli mówiąc krótko, macie się czym pochwalić. Szanowni Państwo, oddział urologii ogólnej, onkologicznej, laparoskopowej w Bełchatowie jest to oddział, który jest jednym z wiodących ośrodków na tą chwilę w województwie. Mówię to z pełnym przekonaniem. I mieszkańcy miasta Bełchatów, a także powiatu naprawdę nie muszą szukać daleko pomocy, ponieważ wszelkie zabiegi, najnowocześniejsze zabiegi są u nas wykonywane. Składa się na to nie tylko nowoczesny sprzęt, ale również specjaliści. Zgadza się, jak najbardziej. Mamy bardzo dobry zespół. Jest wielu również młodych lekarzy szkolących się, którzy są chętni do pracy, do rozwoju. Również sami też jeździmy się, szkolimy. Również wykonujemy zabiegi w innych ośrodkach. Sam osobiście 2 dni temu wróciłem ze Szczecina, gdzie też wykonywałem takie podobne zabiegi. Także szkolimy się, działamy i robimy to wszystkim dla zdrowia mieszkańców i regionu. A propos szkoleń, to właśnie też lekarze z innych zakątków Polski zaglądają już do szpitala w Bełchatowie. Dokładnie, już wcześniej mieliśmy gości m.in. z Bydgoszczy, z Warszawy. Dzisiaj akurat gościmy lekarzy m.in. z Rybnika, również Sieradza po sąsiedzku. Także lekarze z innych zakątków Polski zaglądają do nas, czy to oglądać też zabiegi robotyczne, czy też również wielu kolegów z Łodzi przyjeżdża też sobie pooglądać zabiegi, podszkolić się. My jako oddział, jako zespół jesteśmy też otwarci na to, żeby się szkolić, ponieważ uważamy, że trzeba sobie nawzajem pomagać. Powiedzmy coś jeszcze o tych zabiegach. Jakie to są korzyści dla pacjenta? To są korzyści są daleko idące. Przede wszystkim to jest szybszy powrót do pracy, prawda? Ten zabieg nie okalecza nas, nie powoduje, że jesteśmy wyłączeni na kilka miesięcy z pracy. Przede wszystkim cięcie. Kiedyś takie zabiegi wykonaliśmy z dostępów 12-15 cm, czy jest to zabieg okaleczający, to jest znacznie, czyli przynajmniej powłoki, powięź, mięśnie, pacjent dłużej leży w szpitalu, czyli mamy mniejsze krwawienie, większą precyzję, tak jak Pan widział, ten moczowód, który normalnie ma jakby mniej więcej grubość długopisu, w tym monitorze był wielokrotnie powiększony, więc mamy lepszy wgląd, możemy więcej, mniej jakby krwi możemy też stracić i ta precyzja naszych ruchów jest o wiele, wiele większa, prawda, to jest jakby ten jakby efekt laparoskopii, który jest znacząco, widzimy znaczącą różnicę widzimy między operacjami otwartymi a laparoskopowymi, to jest to nieporównywalne. Czyli zabieg przebiega szybciej, a pacjent szybciej wraca do zdrowia. Szybciej wraca do zdrowia. Na początku ten zabieg, jak ktoś się uczy, może nawet przebiegać dłużej, jeżeli chodzi o porównanie do otwartego zabiegu, ale później w miarę jakby krzywej uczenia ten zabieg rzeczywiście dochodzi jakby do bardzo dobrego czasu. No w tej chwili przeszczepiliśmy moczowód laparoskopowy w ciągu tam godziny 20 minut. To jest bardzo dobry czas, bo na otwarto ten zabieg wcale nie trwa krócej, a efekty są identyczne. Czyli taki sprzęt, ten nowoczesny sprzęt jest na wagę złota? Oczywiście. Szanowni Państwo, w dzisiejszych czasach lekarz, urolog, nie wiem, ortopeda, inni specjaliści, chirurdzy, my bez nowoczesnego sprzętu nie istniejemy. I my jesteśmy w stanie zaoferować pacjentowi to, czym my możemy go zoperować. Bo jeżeli ja bym tego sprzętu nie miał, to ja bym tego zabiegu nie wykonał w taki sposób. A w dniu dzisiejszym wykonaliśmy 2 zabiegi laparoskopowe. Pierwszy to był rak prostaty, teraz drugi to był przeszczepienie moczowodu. Jutro mamy raka nerki oraz raka prostaty również. Więc tutaj to, że mamy jakby dyrekcję, która z nami współpracuje, która też zakupiła odpowiedni sprzęt,
możemy dzięki temu działać. Bez tego nowoczesny oddział na nowoczesnym poziomie nie istnieje, a jeżeli nie ma sprzętu, nie ma pacjentów, nie ma chęty do operowania się. Dzisiaj każdy chce być operowany małoinwazyjnie, szybko i precyzyjnie. I to są pacjenci nie tylko z terenu Bełchatowa i okolic, również dalej? Absolutnie nie, szanowni państwo. My leczymy pacjentów z Piotrkowa, z Tomaszowa, z Wielunia, pacjentów różnych z Łodzi, ale również w ogóle z innych województw. Mamy mnóstwo pacjentów z Częstochowy, ostatnio z Wielkopolski, także tych pacjentów jest bardzo, bardzo dużo. Warto przy tym też podkreślić, mówię o naszym oddziale, który jest tu w Bełchatowie, jesteśmy oddziałem bardzo obciążonym, ponieważ oddział urologii w Bełchatowie jako jedyny na całe południowe województwo ma dyżur, proszę państwa. My na dyżurze zapotrzebujemy pacjentów z Sieradza, Wielunia, Wieruszowa, Pajęczna, Radomska, Piotrkowa, Tomaszowa i Opolczna, co mało osób. Mało osób o tym mówi, proszę państwa. To jest grubo powyżej 500 000 osób i nasz oddział jest bardzo mocno obłożony i tych pacjentów jest ogrom. A pamiętajmy, że społeczeństwo się starzeje. W 2030 roku co trzeci Polak będzie miał powyżej 65 roku życia, więc warto nakładać jakby też pokłady finansowe w pewne oddziały, które są rozwojowe, które świadczą usługi medyczne dla pacjentów, żeby miały dobry poziom i żeby byli pacjenci zabezpieczeni. Często pacjenci w swoim mieście różnie mówią o swoim szpitalu, ale pamiętajmy jedną rzecz, jeżeli coś się komuś stanie, będzie pan miał wypadek, zawał, udar, pan tu trafi. Więc to w interesie mieszkańców powiatu, miasta jest, żeby o swój szpital dbało. W szkoleniu wzięło udział 5 lekarzy z ośrodków z Sieradza oraz Rybnika. Medycy podkreślali, że udział w szkoleniu to same korzyści. To nie tylko możliwość rozwoju pod okiem najlepszych specjalistów, ale także szansa na przeprowadzenie zabiegów z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu. Skąd ta wizyta w szpitalu w Bełchatowie? Z zazdrości. Zazdrościmy wam takiego zespołu urologów, jakich macie. I to trzeba naprawdę docenić i prosiłbym wszystkich, którzy mnie słuchają w tej chwili, żeby zwrócili uwagę, że dr Jobczyk jest jednym z lekarzy, który jest w zarządzie chirurgii robotycznej. I to jest człowiek, od którego naprawdę można się wiele nauczyć. Jest młody, prężny i to jest przyszłość naszej urologii. Przyszłość do urologii, wiedza jest nowego złota tak naprawdę, bo tutaj doktor nam mówił nam, że niestety pacjentów, ale będzie przybywać, więc tych rąk do pracy potrzeby są ogromne. Tak, oczywiście, że tak, ale również są różne potrzeby sprzętowe. Nie w każdy szpital dysponuje też takim sprzętem. No i nie każdy szpital ma takich specjalistów, którzy też tak potrafią operować, bo dlatego ważne jest to, żeby też była możliwość, żeby uczyć się od kogoś, bo samemu nie jesteśmy w stanie się nauczyć. No właśnie, państwo chwalą specjalistów ze szpitala w Bełchatowie, ale również tutaj jest imponujący sprzęt, prawda? Tak, dokładnie tak. To trzeba zauważyć, że naprawdę szpital dysponuje fajnym sprzętem medycznym, laparoskopy, robot operacyjny, także no, pogratulować. Czyli na pewno sporo wyniesiecie, tak? Myślę, że tak. Musimy sporo wynieść. Będzie więcej takich wizyt w Bełchatowie? Naszych? Tak. No, ja mam nadzieję, że część jeszcze naszego zespołu tu przyjedzie. Pacjenci korzystający z bełchatowskiego szpitala mogą zatem liczyć na profesjonalną i nowoczesną pomoc w leczeniu problemów urologicznych. Warto przypomnieć, że w ubiegłym roku placówka wzbogaciła się o robota chirurgicznego Versus.